na dzisiejszej konferencji. Nie bo z powodu dzisiejsza konferencja zorganizowana została pod siedzibą jednej ze spółek miejskich. To jest pod WPC-em. Zaprosiłem tutaj Państwa, żeby złożyć pewną deklarację, ale o tym za chwilę. Wcześniej chciałbym jednak Państwu przypomnieć pewną medialną informację sprzed tygodnia dotyczącą zasiadania w radach nadzorczych przez pana burmistrza Wojciecha Huczyńskiego. Szanowni Państwo, pan burmistrz Huczyński zasiada w dwóch radach nadzorczych spółek. Zasiada w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Gać oraz zasiada w spółce Hydrolew Lewin Brzeski. Z tego tytułu w ubiegłym roku pobrał wynagrodzenie w wysokości 42 tysięcy złotych. To niebagatelna kwota, dla przeciętnego Kowalskiego praktycznie nieosiągalna. Szanowni Państwo, uważam, że nasze miasto ma przed sobą tyle problemów i spraw do rozwiązania, że burmistrz powinien swoją uwagę skupić wyłącznie na sprawach miejskich. Tu naprawdę w brzegu jest bardzo dużo pracy do zrobienia i to powinien być priorytet do burmistrza. Dochodząc w ten sposób do wspomnianej na wstępie deklaracji. Szanowni Państwo, gwarantuję, że jako burmistrz nie będę zasiadał na zasadzie wzajemności w radach nadzorczych spółek ościennych. Do takiej deklaracji zachęcam również pozostałych kandydatów na burmistrza. Jeżeli gminy ościenne będą chciały korzystać z mojego doświadczenia, ja owszem, będę to robił, ale nieodpłatnie. I do takiej deklaracji zachęcam również pozostałych kandydatów na burmistrza.